pianistycznego i kameralnego imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego, który odbywa się w sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Kurpińskiego w Kutnie. Dzisiejsze uroczyste spotkanie poprowadzą dla Państwa dyrektor konkursu pani Agata Górska-Kołodziejska oraz sekretarz konkursu pan Piotr Cłapiński. Szanowni Państwo, miło nam powitać naszych gospodarzy i organizatorów Dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Kurpińskiego w Kutnie, panią Małgorzatę Musiałowską oraz panią Joannę Domagała. Witamy też przewodniczącą Kutnowskiego Stowarzyszenia Promocji Muzyki, panią Iwonę Blacha. Podczas dzisiejszego spotkania witamy panią dyrektor Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, które objęło patronatem nasz konkurs, panią dr Ewę Sławińską-Dalik. Niezwykle gorąco witamy także jurorów konkursu, panią profesor dr habilitowaną Marię Korecką-Soszkowską, panią Izabelę Darską-Hawasi, panią dr habilitowaną Ewelinę Zawiślak, profesora Akademii Muzycznej w Łodzi oraz panią dr Alinę Adamski. Witamy też dyrektorów muzeów Zamku w Oporowie, panią Annę Majewską-Rau oraz Pałacu Saskiego w Kutnie, pana Grzegorza Skrzyneckiego. Szczególnie ciepło witamy uczestników konkursu, rodziców, nauczycieli, opiekunów oraz tych wszystkich, którzy są zainteresowani wydarzeniem, jakim jest Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny i Kameralny imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego w Kutnie. Przez ostatnie dni jury bardzo intensywnie odsłuchiwało nadesłane przez Państwa nagrania, wielokrotnie do nich wracając, by wychwycić wszystkie ich atuty. W drodze obrad jury wyłoniono następujących laureatów. W sekcji solo jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienie. Grupa pierwsza. Pierwsza nagroda Wiktoria Rzeźnik. Druga nagroda Mateusz Rumin. Trzecia nagroda Ignacy Cłapiński. Wyróżnienie pierwszego stopnia Miłosz Jaskuła oraz wyróżnienie drugiego stopnia Helena Nowak. Grupa druga. Grand Prix Mikołaj Brzostowicz. Trzecia nagroda Igor Borowski. Wyróżnienie pierwszego stopnia Robert Henryk Marszałek, Adam Tarko. Wyróżnienie drugiego stopnia Karolina Wej, Jan Pękała, Michalina Rosińska. Grupa trzecia. Pierwsza nagroda Michał Bernard Kamecki. Druga nagroda Milena Białe. Trzecia nagroda Franciszek Cichowski, Kalina Szwaba, Miłosz Moskwa. Wyróżnienie pierwszego stopnia Dzianis Paskuski. Grupa czwarta. Pierwsza nagroda Fedodosiew Kyrlo. Druga nagroda Dymitr Szostak. Trzecia nagroda Antonina Maria Waliszewska, Zofia Strzałkowska, Jakub Grzybacz. Wyróżnienie pierwszego stopnia Maksymilian Manicki, Maciej Bieńkowski, Samira Gołąbek. Wyróżnienie drugiego stopnia Małgorzata Kurleto, Maja Kwiatek, Hanna Waluch, Noemi Rymarczyk. Grupa piąta. Pierwsza nagroda Alicja Furmańczyk, Maja Cierach. Druga nagroda Joanna Maja Jasnowska. Wyróżnienie pierwszego stopnia Wioletta Borecka. Grupa szósta. Pierwsza nagroda Adrian Sarkowicz. Wyróżnienie pierwszego stopnia Kinga Małecka. Jury przyznało również dwie nagrody specjalne. Nagroda specjalna pani Izabeli Darskiej-Hawasi dla Mikołaja Brzostowicza za wykonanie sarabandy Ignacego Jana Paderewskiego. Nagroda specjalna za szczególną pasję uprawiania muzyki w trudnych warunkach polityczno-społecznych Fedodosiew Kyrlo. W sekcji kameralnej jury przyznało następujące nagrody. Grupa pierwsza. Pierwsza nagroda duet Andrzej Szulc,
Mateusz Boniakiewicz. Grupa druga. Pierwsza nagroda, duet Jan Sankowski, Filip Czernik. Druga nagroda, duet Jan Artysz, Milan Manicki. Trzecia nagroda, duet Karolina Grącka, Karolina Owad. Wyróżnienie pierwszego stopnia, trio Florian Mazurek, Albert Mazurek, Matylda Mazurek oraz duet Karolina Tkacz, Magdalena Tkacz. Wyróżnienie drugiego stopnia, duet Amelia Ćwiklińska, Miłosz Ćwikliński. Grupa trzecia, Grand Prix, duet Stanisław Kaleta, Jakub Grzybacz. Grupa czwarta, pierwsza nagroda, duet Nazari Stasyszyn, Roxolana Pacsiuta. Druga nagroda, duet Stanisław Niedźwiecki, Michał Pietrzak oraz kwartet Maria Jania, Emilia Wójcik, Amelia Półchłopek, Hubert Targosz. Grupa piąta. Pierwsza nagroda, kwintet Dęty Akademii Muzycznej imienia Grażyny Kiejstu-Tabacewiczów w Łodzi w składzie Aleksandra Rus, Piotr Kornacki, Izabela Żuber, Maciej Wijata oraz Mikołaj Gajdzis. Bardzo gratulujemy wszystkim wyróżnionym i prosimy o zabranie głosu jurorów konkursu. Kłaniam się pięknie wszystkim uczestnikom, pedagogom, ponieważ właśnie zakończyliśmy obrady nad nagraniami, które zostały przesłane na międzynarodowy konkurs pod patronatem Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego. Z wielką radością muszę powiedzieć, że konkurs był na bardzo wysokim poziomie. Objawiło się wiele znakomitych talentów, w związku z czym gratuluję nie tylko uczestnikom, ale gratuluję pedagogom, którzy tak świetnie pomogli tym młodym artystom przygotować się do tego konkursu. Oczywiście jak każdy konkurs polega na tym, że nie wszyscy mogą otrzymać nagrodę, jakkolwiek tych nagród i wyróżnień jest sporo, ale ja zawsze wszystkim gratuluję, ponieważ uczestnictwo w konkursie dla każdego muzyka jest znaczącym progiem, poprzez który musi żeby się dalej rozwijać. Więc z wielką radością wysłuchałam wszystkich interpretacji. Były ciekawe programy i muszę Państwu powiedzieć, że mieliśmy znakomite jury, które się tutaj za chwilę wypowie, ale właściwie rzadko się zdarza, że oprócz pianistów, pedagogów w naszym gronie znalazła się też pani muzykolog. To jest takie nawiązanie nawet do dużego konkursu Szymanowskiego, ponieważ pierwsze konkursy właśnie charakteryzują się tym, że nie tylko pianiści siedzieli w jury, ale również kompozytorzy, krytycy. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Była to dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt, że mogłam w tak znakomitym gronie moich kolegów tutaj zasiadać i brać udział w ocenie. Gratuluję wszystkim i dziękuję i oddaję głos moim znakomitym kolegom. Serdecznie witam wszystkich obecnych z Budapesztu. Nazywam się Izabela Darska-Hawashi. Jako juror konkursu reprezentuję dwa kraje. Polskę, moją ojczyznę i ojczyznę Chopina oraz Węgry, ojczyznę Franciszka Liszta, gdzie żyję i pracuję od wielu lat. Dziękuję uczestnikom za nagrania, które przesłuchałam z wielkim zainteresowaniem i wszystkim serdecznie gratuluję. Na dalszą drogę waszego zawodowego życia chciałabym polecić do przemyślenia jedną informację. Chopin i Liszt byli bliskimi przyjaciółmi, ale również i rywalami. Ich metody nauczania były odmienne. Chopin prowadził lekcje indywidualne, natomiast Liszt prowadził lekcje grupowe. Sam nie udzielał instrukcji, tylko kierował dyskusją. Mistrz i jego wychowankowie wspólnie omawiali problemy, wzajemnie analizowali metody, osiągnięcia i błędy. W ten sposób uczyli się szacunku dla pracy innych,
zrozumienia i udzielania sobie wzajemnie pomocy. Według Lista cechy te są najważniejszymi elementami rozwoju. Podziękowania kieruję również dla organizatorów konkursu, pedagogów, rodziców i bliskich za ich pracę, pomoc i zachętę. Życzę wszystkim wytrwałości, cierpliwości, radości z pracy oraz powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. Do zobaczenia gdzieś kiedyś na żywo. Witam Państwa, nazywam się Ewa Sławińska-Dalik, jestem dyrektorem Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Chciałam bardzo serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom wspaniałych prezentacji konkursowych, pogratulować również pedagogom i rodzicom. Dziękuję organizatorom za tak profesjonalne zorganizowanie tego konkursu, za wspaniałą stronę internetową, na której możemy przesłuchać wszystkich, odsłuchać wszystkie nagrania. I mam nadzieję, że z większością z uczestników spotkamy się na koncercie laureatów 14 grudnia w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Karola Kurpińskiego w Kutnie, która jest szkołą, moją szkołą, do której ja uczęszczałam, chodziłam do klasy fortepianu. Chciałabym przede wszystkim jeszcze do uczestników tego konkursu, że mimo tego, że nie wszyscy zostali nagrodzeni, to chciałabym, żeby to nie było w żaden sposób traktowane jako porażka, dlatego że Taka jest po prostu kolej rzeczy. Wszyscy w jakiś sposób zasługują właśnie na wyróżnienie, na gratulacje. I jest to wielki sukces, że w czasach gier komputerowych znajdujecie tyle w sobie siły, pasji i cierpliwości, żeby ćwiczyć grę na fortepianie. Życzę Wam wielu, wielu sukcesów i takiej satysfakcji z gry na fortepianie i życzę, żeby ta pasja nigdy nie słabła. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy, radośni laureaci, dumni nauczyciele, kochani rodzice, gratulujemy Wam pięknych występów artystycznych. Podczas przesłuchań konkursowych usłyszeliśmy fantastyczne kreacje artystyczne, potwierdzające, że muzyka jest Waszą pasją i że pragniecie zarażać nią innych. Otóż zaraziliście nas. Bardzo, bardzo serdecznie Wam gratulujemy. Dziękuję wszystkim członkom jury za tak rzetelną ocenę wszystkich uczestników oraz za zaangażowanie. Gratuluję organizatorom za stworzenie tak wyjątkowego wydarzenia, jakim jest drugi Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Generalny imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego. Drodzy laureaci, życzymy Wam fantastycznej i pięknej trampoliny do kolejnych sukcesów artystycznych. A Wam, drodzy nauczyciele i rodzice, kłaniamy się tym bardziej i serdecznie gratulujemy, bo bez Was tej trampoliny by nie było. To również jest Wasz sukces. Gratulujemy. Drodzy uczestnicy, doceniamy ogromną pracę, jaką włożyliście w przygotowania do naszego konkursu. Cieszymy się, że wypełniacie swoje programy muzyką polską, a w tym miejscu szczególne słowa uznania kierujemy do uczestników zagranicznych z Chin i z Ukrainy. Cieszy nas fakt, że niektórych z Was gościmy na naszym konkursie już kolejny raz. Cieszymy się również, że zyskujemy uznanie w oczach Państwa pedagogów. Pedagogów, którzy przygotowują do naszego konkursu uczestników nie tylko w jednej grupie, ale czasem w każdej. Są to nauczyciele szkół pierwszego i drugiego stopnia, ale także profesorowie uczelni muzycznych. W tym miejscu składamy gratulacje także rodzicom i opiekunom. Bez Państwa zaangażowania młodzi, utalentowani ludzie nie mogliby podążać tą jakże wymagającą drogą. Choć nasz konkurs jest wirtualny, wiemy, że młodzi artyści uwielbiają scenę i obcowanie z publicznością.
Dlatego już teraz zapraszamy Państwa na uroczysty koncert laureatów, który odbędzie się 14 grudnia w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Karola Kurpińskiego w Kutnie. Dodatkowo laureaci najwyższych nagród otrzymają propozycję występu podczas Nocy Muzeów w muzeach w Kutnie i w Oporowie. Jako organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego i Kameralnego imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego za wsparcie konkursu dotacją w ramach programu Kulturalnie Regionalnie 2023. Dziękujemy też naszym partnerom Stowarzyszeniu Tarasy Kultury, Dyrekcji Muzeum Zamek w Oporowie oraz Dyrekcji Muzeum Pałac Saski w Kutnie. Składamy podziękowania jurorom za godziny ich pracy i wspaniałe wyczucie młodzieńczych dusz. Dziękujemy też naszemu zespołowi wykonawczemu, dyrektorowi technicznemu doktorowi Mateuszowi Piechnatowi za nadanie konkursowi kształtu w wirtualnym wymiarze naszej strony internetowej. Dziękujemy też panom Michałowi Chojnackiemu i Witoldowi Ambroziakowi za pracę w biurze konkursu i realizację nagrań wideo oraz firmie Kurkuma za oprawę graficzną. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Cieszymy się, że muzyka stanowi waszą pasję. Ona nieustannie zachwyca i wzrusza. A o pasji pięknie pisała amerykańska autorka Sumon Kidd. W jej powieści czytamy: w gruncie rzeczy nie trzeba być w czymś najlepszym. Wystarczy, że się to kocha. Życzymy Państwu wielu życiowych, osobistych i artystycznych sukcesów. Mamy też nadzieję na dalsze spotkania. Najbliższe już 14 grudnia, w dniu urodzin Marii Szymanowskiej, w pięknej sali koncertowej Szkoły Muzycznej imienia Karola Kurpińskiego. Dziękujemy za ten piękny listopadowy czas. Kłaniamy się i do zobaczenia.